siadeta, za której kierownicą siedzi Rafał. Radek przygotowany do startu do dwóch podjazdów wyścigowych sobotniej rundy. Jesteś już po trzech przejazdach. No i nowy fragment w wyścigach górskich. Nie do góry, ale w dół. Tak, tak. No ciekawie, bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz, jak pojedziemy naprawdę na tak na ostro. Ja miałem tam teraz na drugim podjeździe wyścigowym taką przygodę. Postawiło mnie na dwa koła, także chwilę jechałem na dwóch kołach. Jak mnie położyło, to z kolei już nie wystarczyło, żeby się właściwie dohamować do lewego nawrotu. Także no tak z przygodami, ale jedziemy do przodu, zobaczymy, jak to się teraz wszystko poukłada. Mocna rywalizacja w klasie. Bardzo, bardzo mocna. Bartek nam odjechał, ale to było wiadomo. Natomiast no, ja jestem w tym momencie po treningach byłem piąty, a do drugiego miałem 1,7 sekundy straty. Także bardzo, bardzo, no ta nasza czwórka za Bartkiem, jesteśmy bardzo blisko. Sporo dzisiaj się działo, jak dla mnie. Brakuje nam tutaj Szpery. Jesteśmy jedynym chyba Clio, gdzie nie mam... Nie, przepraszam, jeszcze Witkowski nie ma Szpery. I tego tutaj, tu po prostu tego brakuje. Mnie się wydaje, że tutaj tej Szpery bardziej brakuje nawet niż na Załużu. No, starałem się jechać jak najszybciej potrafię i brakowało tam sekundy do podium po pierwszym podjeździe. Postanowiłem zaatakować, nie do końca nam się to udało, bo na pierwszym nawrocie tutaj postawiło mnie bokiem, zhamowałem się zupełnie do zera, było za szybko, po prostu za późno zacząłem hamować. No ale było widowiskowo, chociaż tyle. Straciłem trochę czasu, myślę, że około 4 sekund. No nie udało się dzisiaj z piąte miejsce. O dziwo i tak utrzymałem to piąte, więc to też nie jest, bo tam jakieś punkty są. Jutro też jest dzień, walczymy. Dzisiaj trzeba było trochę postawić więcej na, że tak powiem, na szali. Nie udało się, trudno. Jutro też jest dzień.